Siema, jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku zareagujemy sobie na najlepszą animację, która powstała kiedykolwiek w Brawl Stars. Zobaczymy, co jest w niej aż tak fajnego, że zobaczyły ją 53 miliony osób. Naprawdę jest to porąbane. I pytanie brzmi, co w niej właśnie będzie? Czy będą to typowe jakieś sytuacje z Brawl Stars, czy coś? Okej, okay, mamy Shelly. Mamy Poco. Okej, okay, to jest dosyć stara animacja. Więc tutaj będą klasyczne postacie, możemy sobie przypomnieć, co kiedyś było właśnie w Brawl Starsie. I zobaczymy, ilu z was gra w Brawl Stars od dawna, a ilu jest nowymi graczami. Dobra. I tutaj... Okej, Dynamite kontra. Oczywiście jeden z najbardziej znienawidzonych zadymiarzy. I co jest? Umieśnionego kurczaka miał. Co jest? Mortis jest straszny. Czemu go nie pokazują jako strasznego częściej? On jest mega straszny. Okej. Teraz... Tick się wkurzył, go rozwalił i tutaj mamy Jean. Co tutaj się dzieje w ogóle? O nie! On przypadkowo go złapał łapą i nie ma szans, bo... Tak, oczywiście. I Shelly z krzaków ulta pewnie walnie. O nie! No ale trzy Power Cubes oczywiście sobie zgarnęła i wpadła w miny, bo... Ale to serio jest taki typowy showdown. I ten Poco, co jest, który właśnie nic nie umie robić, a udało mu się wygrać i tak, i tak. Piperka. Okej, okay, z daleka musisz. Piper, czy ty nie wiesz, że ty musisz z daleka w to nawalać? Okej. No właśnie. I ten Crow, który zabrał wszystko od razu, bo jest szybkim zadymiarzem po prostu. Tutaj Shelly kontra Shelly, uwaga. I... Kto pierwszy naciśnie ulta? No, wiadomo. O nie. Co jest? Co to jest? O nie. On zrobi, że on będzie spał. I... No. Dokładnie. O. What? Co tutaj się właśnie wydarzyło? Ale powiem wam, że naprawdę dobre to jest. W sensie mega mi się podoba. Nie ma jakiejś szczególnej fabuły, ale no zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. El Primo kontra Rosa, to są mega dwie podobne postacie, gdyby nie ult, co nie? Bo tak, tu walą pięściami, są tankami, no bardzo podobne. I... O-o. I teraz będzie jej schodziło życie powoli. No nie. Typowy Crow to jest. Ale teraz Frank, no Franka może Crow nawalać przez 10 minut i tak nic się nie stanie. Dawaj, raz go walnij. On się tylko wkurzył i bang. A, uciekł. No nie! Ulta! Ulta przez ścianę, dawaj! Ta... No, wiadomo było. Wiadomo było, co się wydarzy po prostu. I... O nie! No i co? I Piper wygra? Czy co? Dlatego, że wszyscy inni już po prostu się sami... Tak, sami się porozwalali. Od razu było wiadomo, że to się stanie. Tym razem Poco coś czuje, że nie będzie miał farta. O! O-o. Co jest? Co tutaj się wydarzyło? O nie! Penny i te jej pociski, które przechodzą przez coś i zadają większy damage. Zawsze wkurzające, co nie? O nie, oni wszyscy są w krzakach, a on nie wie co robić. Też wszedł sobie do krzaków. O-o. Ty musisz strzelać w krzaki, żeby wiedzieć. Tutaj nikogo nie ma, ale okaże się, że jednak jest. Okej. A Penny ma ciężko skanować krzaki, dlatego że tylko po jednym pocisku... Naprawdę ciężko jest sprawdzić. Spike ma za to dosyć łatwo. Więc Spike naprawdę ma szansę. Dawaj Spike. O-o. O nie. O nie. A, ja chciałem zobaczyć, jak Spike nawala. Tak, wali we wszystkie dookoła. I co? A on nic nie zrobił w ogóle. O nie. Bang, dawaj. Co jest? Co się stało? Czym on dostał? A, gumą balonową go walnęła. I... O-o-o. Wkurzył go. Co jest? O. A, ulta, no oczywiście. Odpalił sobie ulta. Wow, man. A ona miała wtedy drugi strzał. A! Nie, co to miało być? Co to miało być?
Przecież to jest czułe miejsce bóla, jego dupa, każdy to wie. A teraz... okej. Dawaj! Zakręć się! I teraz mogę się założyć, że pokój raz walnie ich rozwali. No, wiadomo. Co jest? Znowu on wygrał? No teraz na pewno go od razu rozwalą. O nie, lagi! I już, koniec. No, typowa sytuacja. Tylko zobaczył, a już lagi go rozwaliły po prostu. I minus 10! O, teraz duo! Fajnie, zobaczymy, co się będzie działo w duo. Dobry team całkiem, dobry team. Ona może na odległość, czyli na blisko. Dobra, i Mortis... co? Czy Mortis nie rozwali Rosy? Ona ma za dużo HP. A tutaj Pam. Czy Pam to jest matka Jessie, czy nie? Napiszcie w komentarzach. Co to jest? Co to ma być? Niewykluty bo? Czemu? Czemu to jest niewykluty bo? Co to ma być? Okej, okay, teraz Max i 8-bit. Dobra, i tutaj gigantyczna bitwa. A tymczasem ona... a, odbija sobie. Co jest? Ej, powinien być taki skin do bo w opór. To by było mega, mega fajne. Niewykluty bo. Okej, okay, ona się pojawiła z powrotem, a ona odwaliła już całą robotę, więc jest wkurzona. I... o nie. Po 5 mają. Powinna ich Jessie ponawalać teraz we dwóch, żeby się podbijało, rozwalić ich. Ale tymczasem Max, która ma super szybkość zawsze. O! O nie, Karl. Kurde, Karl to jest denerwująca postać i do grania nim, i przeciwko niemu tak naprawdę. Dlatego, że zawsze się przygrywa i przeciwko niemu i grając nim, więc ja nie lubię grać Karlem osobiście, ale to każdy z was już wie. A tutaj, co jest? Czemu Mortis jest taki szalony? To jest taki Joker w sumie w Brawl Starsie, Mortis. Mimo, że teraz w sumie jest też Chester z drugiej strony. No ale wiecie, Mortis też jest takim trochę strasznym klaunem jakby. Dobra, i tutaj... co ty tutaj zrobisz, Mortis? O! O, dawaj! Bang! Ale przecież możesz szybko nawalać! Szybkie nawalanie Karlem! Obok ściany! O-o! Ta wypiła energoli i jej odwaliło. O-o! Przyciągnie ją i coś stanie. O nie! Kamikadze! O! Okej, okay. O co? Dawaj, wieżyczka! Bang! O-o! Ale Shelly się pojawi jeszcze za nim, zobaczycie. No, wiedziałem, wiedziałem. Skończyła mu się amunicja i ulcik, wiadomo. No. Czy oni wygrali? Nie, ktoś jeszcze się pojawił. No. No i właśnie, zarąbiście, udało się wygrać. Zobaczmy, czy teraz będzie kolejne duo, czy właściwie jaki tryb gry. Okej, okay. Teraz będzie Dynamike. Rzucał w El Primo, oby on nie miał ulta, bo inaczej Dynamike nie ma szans. O, ten gadżet, szybko biega i wszędzie dynamit. O-o, uwaga, ale to nic mu nie zrobi zupełnie, bo to nie robi damage'a. No właśnie. Teraz Nita kontra Kolcik. Nita kontra Kolcik, zobaczymy, co mu się ładuje. Czemu są takie paski, przecież... a, to jest pasek ulta? Oh man. I te peny. O! Unik. O-o. O! O nie, ale już tutaj Nita go nie lubi, więc... co jest? Piperka się szykuje, żeby nawalać. No i biegnie na młocie pneumatycznym. Co jest? W sumie porobany to jest zadymiarz. Czemu ona jeździ na młocie pneumatycznym, nie? A ona wcale nie jest tak szybka. A, ale z bliska ona jest tankiem, a Piper z bliska nic nie zadaje, więc... no już zupełnie. A, okej. Okay. Co jest? No nie, no czemu ona po prostu nie użyła ulta, nie? To by było OP wtedy i z daleka mogłaby strzelać. MZ kontra El Primo. O-o. Czy ona teraz wyskoczy? Okej, okay, dobra, dobra. On nie lubi tego zapachu, bo on nie używa dezodorantu, to jest El Primo. No i coś teraz stanie. What? Co to jest? Okej. Okay. O-o. Włączył twarz psychola teraz. Dawaj. O kurde! O-o!
Ale z bliska ona też nie robi damage'a zbytnio. O-o, tutaj ult się już odpala. Dawaj, ultuj! Ultuj sobie, pod siebie najlepiej i uciekaj. Okej. Okay. Okej, okay. On tutaj strategię sobie robi z daleka. Zobaczymy, czy ta strategia mu się uda. Bang! O nie! I to go waliło w krzaki, nie! A ona wleciała w niego, co jest? A on jeszcze zdążył zultować. Ale trzeci będzie pod nią, uwaga. A nie. No właśnie. I El Primo kontra Nita. Czemu Nita jeszcze nie zultowała ani razu? Za długo się ulta jej wbija. A dobra jednak. Tutaj stunem walnęła, gadżetem oczywiście. I... o-o. Tajna broń, o której nikt po prostu nie wiedział u Nity. Dobra, Jackie tutaj. Okej, okay. Jackie rozwaliła bez problemu niedźwiedzia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co jest? Co tutaj się dzieje? O-o. No i obydwie się rozwaliły. Oczywiście. O nie! Chciała być pierwsza. Co? Kto ich rozwalił? Barley? Nie. Co? Kurczak? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie. I to było na tyle. Na razie.